Siemano! Witam was w kolejnym odcinku Szukamy nieuczciwego sprzedawcy samochodu. Jeśli śledzicie mnie, to wiecie, że wcale nie pobieram tutaj kategorii od Hi-Fi. Po prostu w tym samym czasie wpadliśmy na ten sam pomysł. Nawet ze sobą od czasu do czasu rozmawiamy o tym. A dla mnie to jest hobby, robię to dodatkowo. Ja sobie takiego łąpelka tutaj znalazłem. My sobie zadzwonimy, spróbujemy się umówić na oględziny i sami stwierdzicie, że jest to perełka. A teraz przejdźmy dalej. Spróbujemy się teraz zadzwonić do pana, który sprzedaje tego Opelka. Zobaczymy, czy uda nam się umówić na spotkanie. Panie. Witam serdecznie. A, witam. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie samochodu, który jest wystawiony na Automoto. No tak, słucham. To jest ten Opelek. Opel. No tak. Czy nadal jest aktualny? Tak, nadal jest aktualny. Dobra, to powiem pan, bo generalnie cena jest dosyć taka, no można powiedzieć, że niska. Czy coś w tym samochodzie jest nie tak? Czy coś jest do roboty? Jakaś historia jest niepewna? Czy... Powiem pan coś więcej na ten temat? Nie. To jest wszystko z samochodem w porządku. Auto jest od kilku lat u mnie, tak naprawdę. No nic większego nie było robione po eksploatacyjnych wymian. No to tyle co mogę powiedzieć. Zapraszam na oględziny, sam pan sobie zobaczy. No dobra, rozumiem. A kiedy można byłoby się umówić na oglądanie tego samochodu? Wie pan co, nawet dzisiaj. Jak pan chce, oczywiście. No dobra, a o której godzinie mniej więcej? Na przykład, nie wiem, koło godzinki 14, 13, jak pan woli. Koło godzinki 14 może być? No, myślę, że jak najbardziej. A, no dobra, dobra. No to w takim razie, gdzie tylko teraz zostało? Bo to rozumiem, że pan jest z Olsztyna, tak? Tak, jestem z Olsztyna, mogę podjechać. No dobra, to może, nie wiem, na Leroy Merlin? Tam jest taki fajny, duży parking. Zapewne będzie też pusty. Myślę, że okej. Dobra, no to w takim razie widzimy się na miejscu o godzinie 14 i do zobaczenia. Dobra, do zobaczenia. Dziękuję. No i dobra, udało nam się umówić, zobaczymy, jak będzie to wyglądało na miejscu. Ja już tylko wam pokażę następne sceny, jak już tam podjeżdżamy. Dobra, wjeżdżam już na górę, umówiłem się tutaj. Macie Leroya. Sobie zjadę tak. Stąd sobie daleko, żeby nie było. Się na razie. Myślę, że zaraz wyjdę z samochodu. Chyba nie będzie widać. Jesteśmy w miarę zasłonięci. No, halo. Nie. Jestem już na miejscu. Już zaraz, tak, to ja podjechałem tutaj tym Passatem. Już wychodzę. Nie, ale... No niestety. Proszę, mam dobry. Coś może mi pan powiedzieć o tym samochodzie? Nie wiem, no jak pan go użytkował generalnie, czy... No co, ja sporadycznie nim jeździłem, żona jedynie tyle co dzieci zawieźć. Mhm. Do przedszkola, z przedszkola. Nie ukrywam. Sprzedaję, bo potrzebuję gotówki. Zdrowa nam firma, auto świeżutkie. Ile to ma nalotu? 48 tysięcy, no. Manówka sztuka, no nie ma co się przyczepić. No, faktycznie trochę brudno, ale... może być. No dobra, no to co? To zobaczymy jeszcze tylko, jak silnik pracuje. Myślę, bo on tak z zewnątrz to wygląda bardzo ładnie, no nie ma co tutaj ukrywać. Nowe auto, no to myślę, że nie będzie żadnych jakichś tutaj niespodzianek. Pan mógł odpalić jeszcze. Paliec strzała. Żadnych kontrolek. A nie chce grzebać.
nowe płyny, nowe filtry. On tutaj ma jakieś takie dziwne przebarwienia? Takie sterylnie, czy? No sterylnie. Tak dziwnie trochę tutaj wygląda, no ale dobra. Fabryka dała. Mogę sobie tam wejść, pogazować? Proszę. Faktycznie. Daję kluczyk. No dobra, jeszcze mam takie pytanko. Czy mógłbym go sobie sprawdzić? Powinien? No po co? No bo generalnie nie wiem, czy wie pan, jest taka baza danych. Baza danych. No takie firmy prowadzą bazę danych samochodów, czy były wypadki, czy przebiegi się zgadzają. No wiem, przecież to nie jest żaden wypadek, nowka sztuka. No ale wie pan, no jak mam kupić ten samochód, to jednak chciałem go sprawdzić, no bo to... No, nie chciałem jechać do żadnego ASO, no wiadomo, teraz mamy akurat taką sytuację w kraju, że no nie pojedziemy do ASO, ani nie pojedziemy tam go nigdzie sprawdzić na stację diagnostyczną, no ale jednak później nie chciałem go sprawdzić. Pan już musi, no to dobra, proszę, no se spisuj. Z dowodu, no dobra. Z dowodu se spisz. Dobra, dobra. Tam ile jest przebiegu teraz? 48 tysięcy. No dobra. No powiedzmy, że się w miarę zgadza. To jest 50 tysięcy co prawda podane, ale tam czasami są wpisy błędne. I czasami się... Daj dowód, proszę. Czasami jest tak, że no... Ten przebieg jakby jest po prostu bliski temu, jaki jest prawdziwy. Mam tutaj Szkodę za 10 tysięcy euro. W kraju we Francji. Niemożliwe, auto kupiłem z przebiegiem 5000 km. Byłem z mechanikiem, sprawdzanym miernikiem, pasło, nie ma takiej możliwości. No, ale wie pan co, ja tutaj mam... Pan masz jakąś... Ja tutaj mam, no na stronie mam podane, że tutaj była naprawa za 10 tysięcy euro. Normalnie. Niemożliwe. No... Ale jednak, no jest takie coś na stronie. To wie pan, to nie jest tak, że to jest sobie wymyślone to, ale to... Właśnie coś mam tutaj pokazane, że jest niby z przodu, z deszek jakiś przód coś robione i tak faktycznie coś mi się tutaj nie podobało z tym z przodu. Tego samochodu raczej nie kupię, z tego względu, że próbuje mi pan wcisnąć kit i nie będę ukrywał, że to było bite, no co mam powiedzieć. Prawie nowe auto i... Ale co było bite? Panie, na mi zawracasz głowę? No wszystko jest na bazie danych, no a co mam panu powiedzieć? No próbuję mi pan wcisnąć kit, no. Co? A co ty, kurwa, masz jakiś problem? No nie mam problemu, a to... Też ci pan uwagony, co to jest? To dożnie k***o przejebane? Ja mam tutaj k***o wszystko tam nagrane. Wszystko k***o nagrane tam. Co nagrane? No wszystko mam tam nagrane. Jest pan gwiazdą internetu w tej chwili. K***o. Wy jesteś człowiekiem gwiazdą internetu w tej chwili. Proszę, brawo, kulturka polska. Brawo. Weź, człowieku się. Leć, kurwa. To było na tyle w tym odcinku. Nie do końca poszło to tak, jak chciałem. Troszeczkę sprzedawca mnie zaskoczył. No ale też nie chciałem być, propagować tutaj jakiejś agresji. W normalnych okolicznościach pewnie by tam była jakaś tam spina większa, ale tak sobie odpuściłem. Jeśli chcecie kolejny film, zapraszam do komentowania. A na dzisiaj kończymy, wejdźcie na mojego Instagrama. Tam ostatnio takie bardzo ciekawe rzeczy się pojawiają. Wszystkie te chwile, w których serce mocniej bije, sprawiają, że czuję, sprawiają, że żyję. Odwracam się szybko, aż mi ból przeszywa szyję. Ogarnij się mi chcę. O, sorry, koronawirus. A teraz kończymy. Na razie, cześć i pa.
Kiedyś to płynęły mi te łzy. Dzisiaj daję ten wokal na beat. Zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić? Ty nie zabronisz już mi, o nie, nie, nie. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się